Hola amigos! Dzisiaj będziemy przygotowywać churros. Hiszpański deser, podawany z czekoladą. Jest to odpowiednik naszych pączków. Jest smażony na głębokim oleju. Tradycyjnie to się nowy rok po nocy sylwestrowej. Jest to jeden z najpopularniejszych w Hiszpanii przekąsek śniadaniowych. Serwuje się je wieczorem. Potrzebne nam będą agua, manteka, acukar de vainilla, acukar, harina, tres huevos, acukar en polvo, kanela i aceite. Zacznijmy więc gotowanie. Najpierw do garnka dodajemy szklankę wody. Następnie dodajemy 100 g masła. Do tego łyżkę cukru waniliowego. A na sam koniec 2 łyżki cukru. Teraz wody zagotowujemy. Kiedy roztwór się zagotuje, dodajemy szklankę mąki. W drewnianą szpatułkę mieszamy przez około 2 minuty, do czasu aż masa powstanie jednolitą masą. Kiedy ciasto się ostudzi, dodajemy 3 jajka. Gdy masa ostygnie, przykładamy ją do rękawa cukierniczego. Następnie z rękawa cukierniczego wyciskamy do gotującego się oleju kawałek naszej masy. I ucinamy go nożyczkami, większy kawałek. Teraz czekamy, aż się usmaży. Dokładnie. Jeśli mamy gotujący się olej, to powinno trwać to dosyć szybko. Możesz... I czekamy, aż się zarumieni. Tak, możesz już więcej. Znowu mamy czas. I pamiętajcie, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie róbcie tego w domu. I tak jest nam przygotowane nasze pierwsze churrosy. Au, 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 au. Teraz przygotujemy mieszankę na odtworzenie churrosów. Najpierw 2 łyżki cukru. Następnie pół łyżki cynamonu i na koniec łyżka cukru pudru. Wszystko mieszamy. Gdy churrosy ostygną, obtaczamy je w przygotowanej wcześniej mieszance. I takie churrosy są gotowe do jedzenia.